Robert Leszczyński bardzo chronił swoją prywatność. Charyzmatyczny i szczery juror oraz dziennikarz chwalił się jednak jedynie swoją pierwszą córką. Wiemy, jak nazywa się jego druga pociecha. Zmarł 5 lat temu, 1 kwietnia w Warszawie. Do jego śmierci przyczyniły się zaburzenia metaboliczne, spowodowane przez cukrzycę. Miał tylko 48 lat, osierocił swoje obie córki. O jednej z nich świat dowiedział się niedawno. Robert Leszczyński miał drugą, młodszą córkę z inną kobietą, szczery do bólu juror w programie Idol, kiedy żył, chwalił się światu jedynie swoją 16-letnią dziś Wesną. To owoc miłości Roberta Leszczyńskiego i wokalistki, Alicji Borkowskiej. Dziewczyna ambitnie podchodzi do swojej przyszłości, skończyła szkołę muzyczną na kierunku wiolonczela i planuje zostać artystką, w grę wchodzi muzyka lub aktorstwo. Na pewno nie będę prawnikiem ani lekarzem. Myślę, że będę robiła to, co sprawia, że jestem szczęśliwa i nie zwracała zbyt dużej odwagi na zarobki, mówiła Wesna rok temu w Dzień Dobry TVN. Mało kto wie, że to nie jedyne dziecko Roberta Leszczyńskiego. O drugiej córce wiedzieli tylko najbliżsi. Dlaczego nie przedstawił jej światu, tego nie wie nikt. Z żadną partnerką nie wziął też ślubu, nie wierzył w te instytucje. Kobieta, z którą związał się kilka lat przed śmiercią, była Maja Korpała. Opublikowała zdjęcie i wzruszający wpis. To właśnie z nią Robert Leszczyński doczekał się drugiej córki, Keiry. Dziewczynka ma dziś 13 lat, a jej zdjęcie z tatą opublikowała Maja Korpała na swoim profilu na U. Fotografią chciała uczcić 5. rocznicę śmierci partnera, umieściła pod nią bardzo wzruszające słowa. To już 5 lat. Byłeś wspaniałym ojcem naszego dziecka. Patrzyłeś na świat optymistycznie. Bardzo nam z Keirą ciebie brakuje. Ona tęskni bardzo za tobą. Ja też. Tyle niedokończonych rozmów. Twoja prośba, by spróbować jeszcze raz. Keira cały czas ma mi za złe, że przecież chciałeś wrócić, a ja się zastanawiałam. Wierzę jednak, że gdzieś tam jesteś, jest ci dobrze, że kiedyś spotkamy się po drugiej stronie i może tam nam się uda. Moje i Keiry serce tęskni. Na zawsze w naszych sercach, czytamy pod zdjęciem. facebook.com/majakorpała/źródło